Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. To cały czas tutorial. Ja mam jeszcze jedną rzecz, panie Robercie, o której chciałem porozmawiać. Skater XL. No proszę. Zna pan w ogóle? Słyszał pan? Nie? Nic. O skaterze? No tak. o tytule słyszałem, ale uczciwie nie. się przyznam, że nie grałem. To nie ten skater, to już inny skater. To już inne, inne. No to pan ma do czynienia tutaj z totalnym laikiem. Ale no ja chętnie pana posłucham. To, ale ko kojarzysz zarówno Tonego hałka, serię... Tak, no oczywiście. Dobrze. Kojarzysz serię Skate. Albo to była skate, a nie skater. Skate. A, no to skate kojało tak. nie? To taka bardzo było nazywane symulatorem, bo odpowiednie trzeba było gałkami sterować deską po prostu, nie? Mm -hmm. Tak to wyglądało. No więc skater XL idzie jeszcze dalej i to jest w ogóle gra, która jest totalnie nastawiona na swobodę. Sterowanie jest y, na początku dziwne i od razu chciałbym to zaznaczyć, że do niego trzeba się przyzwyczaić, po prostu, ponieważ y, twój prawy analog odpowiada za prawą nogę, a lewy analog za lewą nogę. To ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe. Jest ciekawe y, też ze względu na to, że trzeba się wszystkich trików praktycznie nauczyć samemu. Po prostu je wykonując i próbując zrobić. Tutorial jako taki istnieje, który pokaże ci, jak się poruszać po świecie i po mapach, które są dostępne, ale co ty dalej z tym zrobisz, to już tylko i wyłącznie od ciebie zależy. Czyli zostajesz po prostu wrzucony na spot i se pan jedź. To bardzo ciekawe rozwiązanie i wydaje mi się, że dużo może fajnych turniejów z tego powstać. Nie wiem, jak się będzie sprawa tutaj, w tej kwestii, jak będzie ona wyglądała, ale no ja pograłem kilka dni i jest to naprawdę świetna zabawa, o ile jesteś lub byłeś wkręcony w deskorolkę. A że bo, jeździłeś. Tak, bo ja, znaczy nawet nie, ale jeżeli wiesz, spędziłeś dużo godzin z Tonym Hawkiem, właśnie ze skate'em, no to ta gra będzie ci bliska, jeżeli nigdy w życiu nie grałeś w żadną grę deskorolkową, to Podejrzewam, że może ona nie sprawiać ludziom tyle radości, bo po prostu trzeba no trochę myśleć jak skate. Okay, to czyli... znaczy masz miejscówki, możesz się na mapie poruszać po prostu znacznikiem i stawiać się na przykład w danym spocie i katować trik 20 razy, 30 razy, 40 razy za pomocą jednego klawisza wracając na to miejsce, jeżeli to ci nie wyjdzie. I to tyle. Nie masz żadnego, nie wygrywasz konkursów. Nie, nie, jakby nie rywalizujesz z nikim robisz, to tylko i wyłącznie dla dobrej zabawy. A, czyli to jest jest be, to, to dobra bez celu. zabawa. Jest to dobra zabawa, no taka jak dyskrolka, nie? Tam też jakby na tym poziomie takim fanowskim. No nie masz celu poza tym, żeby odjechać fajnie. Ale trik. to fabuły nie ma żadnej, że na początku no, nic. lokalne turnieje, nie, potem mistrzostwa. Zero, zero fabuły, tylko i wyłącznie Swoboda, Swoboda, i jeszcze raz Swoboda. Zostajesz wrzucony na głęboką wodę bardzo fajnych miejscówek i panie rać. No to pan dobrze to podsumował, że dla skateów fajne, ale. No właśnie, dla... nie, nie tylko dla skateów, ale dla tych, którzy po prostu kumają o co chodzi w deskorolce. Myślę, że to jest jedna w ogóle z lepszych gier o deskorolce, jakie kiedykolwiek powstały. No, trochę mi jednak brakuje tej fabuły, ale nie to, żebym się jakoś specjalnie czepiał, choć wiem, że przez to ta gra nie będzie się sprzedawać aż tak dobrze jak, no właśnie, chociażby Tony Hawk czy Skate, ale jest to fajne, fajne zalepienie luki, której dawno nikt nie próbował zalepić, plus miejscówki są fantastyczne. W sensie ja, no, no, od trzech dni, no, coś takiego, ze 3 dni gram, i jeszcze jeszcze mi się nie znudziły i jeszcze odkrywam takie miejsca, w których mnie nie było i których A to jest nie jedno wielkie miasto. Nie, nie, masz różne miejscówki, różne spoty. Jest na przykład taka wież klasyczna szkoła, jest miejsce z wielkimi rampami, jest jakieś takie przedmieście, centrum miasta, jakieś takie można grać online. A widzisz, i tu zaczyna robić się ciekawie, ponieważ no najprawdopodobniej już niedługo będziemy mieli dostęp do, że pana map robionych przez graczy. No to fajnie. No i tu fajnie. jest takie pole do popisu dla, dla tej gry, bo myślę, że skater XL właśnie tym będzie wygrywał chociażby z nadchodzącym tonem że że ta gra będzie żyła własnym życiem za jakby pomocą graczy, samych graczy, którzy będą tworzyć nowe odjechane mapy, a my po przekatowaniu tych, które mamy w podstawce, będziemy zagłębiać się w te, które robią ludzie, a ja. Po przegraniu naprawdę dużej ilości gier z, z takimi opcjami. Wiem, że gracze potrafią robić cuda, jeżeli dostaną trochę swobody w edytorze. Nie? No to totalnie, totalnie. Ja pamiętam, jak chodziły mody do gitasa Andreas. No, Panie, to, co tam tworzyli. Wiadomo, ciekawe jest też to, że gra zbiera, szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałem tak dobrych recenzji, jak ta gra zbiera. Bo ja, bo ja nie wiem, bo my nie wystawiamy o tym, raczej staramy się mówić o tym, co jest w danym tytule fajne, co nie fajne. Jakbym miał wystawić ocenę, to miałbym bardzo duży problem, bo, bo ja wiem, dla kogo to jest gra, ale jakbyś mnie zapytał, ile bym postawił tak od 0 do 10, to bym nie wiedział, ile dać. A nie, tak mniej więcej? Nie, nie wiem, stary, bo jak, no właśnie, czy grałeś kiedyś w te gry, czy nie grałeś w no, nie, hołka. No jakby, no, W tonego hołka. Nie jak wiem, każdy. Nie mam pojęcia. No, ja wiem, że jest to gra dla ludzi, którzy kiedykolwiek mieli cokolwiek wspólnego z dostoroką. Ale ty jeździłeś. Ja bezce. jeździłem, tak, no ja zagrywałem się w gry, wiesz. Ja tony hołki, wszystkie praktycznie od. Jedynki to lepsza zabawa niż ten Hawk, czy nie? Od jedynki. jest to zupełnie inna gra, nie? W sensie no bo ten Hook jest takim typowym arkadowym jeżdżeniem i zabawą konwencją trochę deskorolkową i robieniem rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. A ta gra jest czymś co byłoby w stanie się wydarzyć, nie? W sensie to są tam istnieją triki, które faktycznie by się wydarzyły. Ciekawe są też animacje. Wiesz, że pięć razy zrobiony kickflip za każdym razem będzie wyglądał inaczej. To bardzo ciekawe no, rozwiązanie. Tak, że jakby mnie to bardzo zaskoczyło, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony yy, skaterem XL i mam wrażenie, że to będzie taka gra, którą zawsze będę miał na dysku, tylko po to, żeby co jakiś czas sprawdzić, czy nie doszły jakieś nowe mapy. A jakby pan na przykład jeździł tak yy, codziennie, pan miał na to zajawkę, aby znowu była taka sytuacja odpukać, że pan by musiał siedzieć przez miesiąc w domu, to... Panu ta gra w jakimś stopniu, by ten smutek, że pan sam nie może jeździć, wynagrodził. Myślę, że tak. No, że to właśnie jest takie fajne, fajne oderwanie dla tych, którzy. W ogóle ja nie mam wątpliwości, że wszyscy skaterzy, którzy grają na konsolach, mają już w tym momencie skatera XR. Jakby... Bo ja, jakbym zobaczył gameplaye, to bym w ogóle leciał do sklepu jak szalony, nie?